Bitwy rankingowe powracają 20 maja. Macie 3 tygodnie, by udowodnić swoje umiejętności. Pierwszy z 3 sezonów w 2019 roku będzie znacznie inny od poprzednich. W nowym sezonie zobaczycie nowy system postępów i dywizje. Poczynając od kwalifikacji, czyli początkowej dywizji, będzie można stopniowo przechodzić przez kolejne, aby ostatecznie trafić do jednej z 3 lig. Liczba rank znacznie wzrosła, dlatego teraz potrzeba mniej szewronów, aby zdobyć 15. rangę w każdej dywizji. W żadnej z nich nie można stracić rangi zerowej. Ponadto tarcze rank zostają i wprowadziliśmy nową mechanikę – bitwy bonusowe. Bitwy o nagrody. Działają one tak jak mnożnik za pierwsze zwycięstwo. Tylko odnoszą się do szewronów. Krótko mówiąc, za udaną bitwę otrzymacie 2 szewrony zamiast 1 lub 4 za 2. Jeśli nie uda Wam się zdobyć szewronów, nie dochodzi do bitwy bonusowej. Bitwy bonusowe można uzyskać przy awansie do nowej dywizji. Im większa Wasza skuteczność, tym więcej takich bitew. Po otrzymaniu 15. rangi w pierwszej dywizji, gracze trafiają do jednej z 3 lig. Miejsca w nich zależą od ogólnej skuteczności i są przydzielane w następujący sposób. Najlepsze 20% graczy trafia do złotej ligi, kolejne 30% do srebrnej, a pozostałe 50% ląduje w lidze brązowej. Są jednak wyjątki. W nowym sezonie pojawią się tak zwani sprinterzy. Gracze, którzy pierwsi ukończą 4 dywizje, otrzymają nagrodę. Niezależnie od skuteczności otrzymają te same nagrody, co w złotej lidze. Jednym z nowych elementów sezonu bitew rankingowych będzie doświadczenie roli. Zastąpi ono doświadczenie za aktywne działania. Każdy pojazd 10. poziomu otrzyma rolę zależną od swojej funkcji w bitwie. Role będą odpowiadać konkretnym działaniom, za które otrzymacie doświadczenie. Na przykład rolą większości ciężkich czołgów jest obrońca. Należą do niej pojazdy stworzone do przebijania się przez flankę lub odpierania większych sił wroga. W bitwie głównie blokują i wymieniają uszkodzenia oraz zadają je z dystansu poniżej 300 metrów. Typowe pojazdy o tej roli to IS-7, Maus lub WZ-111-5A. Są też tak zwane lekki napastnik. To rola dla uniwersalnych czołgów średnich o skośnym pancerzu przednim i lub pancerzu wieży oraz tych mniej mobilnych, ale dobrze opancerzonych. Do nich należy uszkadzanie pojazdów w zasięgu wzroku i blokowanie uszkodzeń. Wśród przykładów jest obiekt 140, M48A5 Patton i E50M. Warto wspomnieć, że doświadczenie roli zostanie przyznane tylko, jeśli gracze będą asystować oraz skutecznie uszkadzać i niszczyć wrogów. Wypełnianie wyłącznie akcji związanych z rolą i ignorowanie głównego celu nie ma sensu. W nowym sezonie wyłączono uszkodzenia za bratobójczy ogień i taranowanie, aby zwiększyć skuteczność graczy i uniknąć przypadkowych lub umyślnych uszkodzeń sojuszników. Teraz, jeśli trafi Was sojusznik, usłyszycie inny dźwięk i zobaczycie inny efekt. A na kadłubie pojawi się oznaczenie strzału bez przebicia lub rykoszetu. Artyleria nie może już uszkodzić sojuszników, ale może ich ogłuszyć. Celem tego jest zniechęcenie bezkarnego ostrzału grup sojuszników i wrogów. Przejdźmy do nagród. Zobaczycie wszystkie nagrody z zeszłego sezonu. Obligacje, kredyty, złoto, dni konta premium World of Tanks, cenne przedmioty w grze. Tym razem trzeba będzie jednak bronić swoich stylów i odznak w zamian za awans do ligi. Oznacza to, że trafią one do graczy nie na zawsze, ale dopiero po podsumowaniu wyników sezonu. A więc styl będzie świadczyć o Waszych obecnych osiągnięciach w bitwach rankingowych. Trzeba będzie udowodnić ich status za każdym razem. Ostateczną nagrodę przyznamy pod koniec każdego sezonu. Główną nagrodą będzie wyjątkowy czołg 9. poziomu, który gracze mogą zdobyć w bitwach rankingowych. Zamierzamy dalej analizować i ulepszać bitwy rankingowe. Nowy sezon zaczyna się 20 maja. Śmiało! Weźcie udział! Walczcie z równymi sobie!